Panie redaktorze, tak naprawdę ta sytuacja związana z rynkiem pracy, stabilnym rynkiem pracy dzisiaj, uważamy, że idzie w dobrym kierunku i nie przewidujemy, przynajmniej nasze analizy, abyśmy taką sytuację jak Niemcy mieli tutaj w Polsce. Historycznie najniższe bezrobocie, bo drugim państwem jesteśmy w Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem. Spada ono oczywiście również według Głównego Urzędu Statystycznego. Cieszy nas przede wszystkim, że też mogliśmy osiągnąć ten efekt synergii, proponując pracę obywatelom Ukrainy, czyli żeby tutaj mogli stanąć na swoje nogi, żeby tutaj mieli wynagrodzenie, a więc nie byli zależni od polskiego państwa.